Kochani, witam Was serdecznie. Nazywam się Karol Michalak, będę prowadził, mam nadzieję, że ekscytujący, głęboki wywiad z pastorem Wiesławem Ziębą i chciałbym parę słów powiedzieć na jego temat. Pastor Wiesław był przez wiele lat pastorem kościoła Anastazis w Legnicy, a w tej chwili bardziej prowadzi taką służbę wspierania młodego pokolenia liderów, młodych liderów, pastorów. Wspiera też zakładanie, rozwijanie nowo powstałych kościołów. Przez wiele lat też lider ruchu Polska dla Jezusa. I wierzę, że to będzie dla Was bardzo, bardzo dobre doświadczenie posłuchać trochę takiego kalibru człowieka. Więc przejdę od razu do pierwszego pytania właśnie o tą taką pracę z młodym pokoleniem. Jak Ty to rozumiesz, tą współpracę starszego pokolenia, młodszego pokolenia? Trochę się odniosę do tego, co wszyscy bardzo dobrze znamy, ten fragment z Księgi Malachiasza, że będą skłonione serca ojców ku synom i synów ku ojcom, ale powiedz, jak Ty rozumiesz tą swoją część w tej pracy? Myślę, że pierwsza rzecz to jest taka, że jestem w procesie, uczę się w zasadzie rozwijać ten temat łączenia pokoleń na podstawie relacji, które mam, na tych więzi relacji, które Pan Bóg mi dał. I myślę, że w pierwszym rzędzie to ważne jest to, żeby rozwijać świadomość u siebie, czyli człowieka, który jest z tego starszego pokolenia i w młodym pokoleniu, jak to połączenie jest ważne. Zacytowałeś ten fragment z Malachiasza. Ten fragment jest powtórzony częściowo w Ewangelii Łukasza w pierwszym rozdziale. I to jest ciekawe, że tam jest powiedziane, w księdze Malachiasza jest powiedziane, że to połączenie jest ważne, aby Bóg mówi, aby kiedy przyjdę, aby mnie obłożył ziemi klątwą. To jest coś, co powinno nas wzbudzić w nas naprawdę, naprawdę pewien rodzaj bojaźni, że to nie jest jakiś, że to nie jest tylko coś, co możemy, jest coś, co będzie fajne, ale to jest bardzo ważny warunek tego, żeby się wypełniły Boże plany. Boże plany dla Kościoła i Boże plany dla ziemi. To jest bardzo, bardzo, bardzo mocne. I mnie to cały czas przychodzi na myśl, pamiętam o tym. Nie wiem, czy już wystarczająco dużo w tej dziedzinie robię, ale w każdym razie uczę się i staram się. Nie wiem też, czy w tej dziedzinie dokonaliśmy, tak szerzej mówiąc, jakiegoś wielkiego przełomu. Myślę, że jesteśmy w procesie, że są jakieś oznaki tego, ale ciągle wydaje mi się, że jest jakaś głębia, która jest dla nas do odkrycia w tej kwestii, w tej dziedzinie. Potrzebujemy zobaczyć ten szerszy obraz. Dla mnie pokolenie, połączenie pokoleń ma swoje i duchowe, i fizyczne, czyli praktyczne odniesienie. Ważne jest, żebyśmy zobaczyli to duchowe, dlatego że duchowe to odniesienie, ono jest związane z jednością. Duchowa jedność, to do czego jesteśmy zachęceni, do czego jesteśmy wzywani wręcz, co Jezus i cały Nowy Testament bardzo mocno w wielu miejscach podkreśla, to jest to organiczne połączenie, które mamy dzięki Chrystusowi. I myślę, że to jest podstawą naszych połączeń, to ma być podstawą naszych relacji, naszych więzi. Duchowe uznanie tego, że w Chrystusie zostaliśmy połączeni i tak naprawdę z tego punktu widzenia wiek nie ma znaczenia. Znaczenie ma to, że jesteśmy w Chrystusie. I takim przykładem dla mnie, takim doskonałym przykładem jest odzwierciedlenie relacji Ojca i Syna, Ojca Boga Ojca i Jego Syna Jezusa Chrystusa. To jest jedność, która jest nienegocjowalna, bezwarunkowa. Ona wynika organicznie, wynika z natury Boga i wynika z tożsamości, oczywiście z tożsamości samego, tak, u Syna, bycia Synem i bycia Ojcem, Boga jako Ojca, tak? Ale myślisz, że to jest możliwe, żeby przenieść tego typu relacje właśnie na takie duchowy ojciec, duchowy syn, czy coś w tym rodzaju? Czy to jest realne w życiu naszym tutaj? To znaczy, realność tego polega na to, na ile wierzymy. To jest kwestia naszej wiary, tak jak w naszym życiu, całym życiu duchowym, jest to kwestia wiary. I oczywiście my jesteśmy jakimś tylko odzwierciedleniem w mniejszym lub mniejszym stopniu, ale wydaje mi się, że główna rzecz to jest ta perspektywa, główną rzeczą jest zobaczyć tą ideę główną i zobaczyć, że ponieważ jesteśmy duchowymi istotami tak naprawdę,
to ten pierwszym podstawowym elementem jest nasza duchowa jedność, nasza duchowa więź. I ponieważ Chrystus jest wzorcem dla nas, Chrystus jest dla nas odzwierciedleniem tego wszystkiego, w związku z tym myślę, że to jest kierunek, do którego powinniśmy się zwracać. To zapytałbym Cię o takie Twoje doświadczenie, że gdzieś mógłbyś podać takie przykłady właśnie pracy na takim poziomie z ludźmi, z młodymi liderami czy pastorami. Tak, myślę, że z niektórymi, z którymi rozmawiałem, czy mam relacje, to w zasadzie główną rzeczą, od której zaczęliśmy, to było jak było przedstawienie całej idei Królestwa Bożego, tak? Królestwa Bożego, czyli panowania i władzy Jezusa, czyli tego wszystkiego, tego zobaczenie tego szerokiego obrazu, że my nie, powiedzmy, że my nie budujemy sami coś dla siebie, nie budujemy ze swoich własnych ambicji, aspiracji, ale potrzebujemy zobaczyć to, że my stajemy się ludźmi włączonymi w Boży plan. I w tym Bożym planie pierwsza rzecz to jest to, że my żyjemy dla Niego, dla Jego celów. I ponieważ żyjemy dla Jego celów, to też musimy wszczepić w sobie tą naturę, musimy pozwolić na to, żeby ta natura, Jego natura mogła rzeczywiście w nas być i w nas się rozwijać. Myślę o tym, że to jest też proces, tak jak ogólnie rzecz biorąc, my mamy stawać się coraz bardziej podobni do Chrystusa, tak? Więc myślę, że w związku z tym również w tej dziedzinie. A więc widzę w tej dziedzinie właśnie, w jaki sposób to działa, że to jest jedno, aczkolwiek z drugiej strony wymaga to naprawdę pielęgnowania i uwagi i czujności, żeby zachować to, co nam zostało dane i zachować i żeby rozwijać to. I to jest potrzebne po obu stronach. Dokładnie, bo tutaj jest wiele różnych aspektów tego, natomiast pamiętam naszą rozmowę właśnie, kiedy mówiłeś o tej naturze Królestwa, trochę jakby w opozycji do kultury Królestwa. Nie wiem, czy chciałbyś coś powiedzieć na ten temat. Dla mnie kultura, czy kultura Królestwa, znaczy niekoniecznie to, co my nazywamy kulturą Królestwa, jest kulturą Królestwa. Dlatego, że kultura Królestwa to jest kultura, która wynika z natury Królestwa. A więc tak długo, dopóki w nas nie ma natury Królestwa, to my możemy używać terminologii, tak. Ale pytanie jest, czy to jest rzeczywiście prawdziwe z punktu widzenia właśnie tego, czym jest Królestwo Boże. W tej relacji rozwijania też myślę, że uznanie siebie nawzajem jest bardzo kluczowe. Nie? Uznanie, szacunek dla siebie nawzajem, uznanie i jakby gotowość do tego, żeby siebie nawzajem, słuchać, czyli uznanie swoich silnych stron, ale jednocześnie gotowość na to, żeby można było to razem połączyć. Chociaż właśnie często mi się wydaje, że nie wiem, co o tym myślisz, czasami mi się wydaje, że łatwiej jest uznać, uszanować młodym liderom, tych ojców takich dostojnych, którzy przeszli jakąś drogę. Oczywiście to nie jest zawsze, ale tak sobie to wyobrażam, że często to tak wygląda. Natomiast czasami może być trudno tym ojcom uszanować i dostrzec to coś wartościowego, co jest w młodym liderze, w młodym przywódcy. Co o tym myślisz? My musimy zobaczyć, zrozumieć czasy, w których żyjemy, i umieć analizować. Potrzebna jest też historia. I myślę tak, że młode pokolenie w jaki sposób okaże szacunek? Młode pokolenie okaże szacunek wtedy, kiedy będą się dopytywać o historię, kiedy będą się chcieli dowiedzieć o procesie, kiedy będą się chcieli dowiedzieć, jaka była twoja droga, dlaczego jesteś taki, jaki jesteś. Rozumiesz? To jest jakby z tej strony. Dla mnie szacunek to nie jest tylko okej, ja cię szanuję, ale trzymam cię z dala od siebie. Rozumiesz? Bo to jest coś, my mówimy o tych połączeniach organicznych. W związku z tym to zaciekawienie, dlaczego jesteś taki, jaki jesteś. Nawet jeżeli widzę jakieś wady w tobie, to pytanie jest, chcę się dowiedzieć, jaka jest twoja historia, z czym się zmagałeś, przez co przechodziłeś. Więc ten kontakt, ten dialog, że tak powiem, dialog międzypokoleniowy, on jest absolutnie, absolutnie istotny. Ja wiem, swojego punktu widzenia wiem, że na przykład my mamy tendencję do skrajności, a więc starsze pokolenie było wychowywane w określony sposób, ja byłem wychowywany w określony sposób, że na przykład ja jestem ojcem, ja mam rację, tak, czy, rozumiesz, i
czy mam, czy jej nie mam, to ja mam rację na przykład, ale tak. W związku z tym ja wychowuję ludzi w taki sposób, że ty masz się podporządkować i ty nie masz dużego pola do działania, bo ja już zdecydowałem za ciebie. Z drugiej strony chodzi o to, żeby młode pokolenie nie uznawało nas, nie uznawało starszego pokolenia na zasadzie warunkowej. A więc jeżeli ty odpowiadasz mojemu myśleniu, moim standardom, jeżeli odpowiadasz temu, co ja myślę, to ja cię zaakceptuję. Tak. A jeżeli nie odpowiadasz, to cię nie akceptuję. Rozumiesz? Bo to jest taki czas, w którym żyjemy. Zresztą Biblia mówi bardzo wyraźnie, że to są czasy, kiedy ludzie są bardzo skoncentrowani na sobie, samolubni, niezależni i tak dalej, i tak dalej. I my potrzebujemy przeciwstawić się duchowi świata, również w tej kwestii, w tej dziedzinie. Chociaż niektóre spotkania, które gdzieś ja miałem okazję doświadczyć z młodymi liderami, napawają mnie nadzieją i bardzo często słyszałem takie zdanie, że pastorze, dziękujemy ci, bo powiedziałeś do nas nie to, co my chcieliśmy usłyszeć, bo na przykład poprosili o jakiś temat, ale to, co potrzebujemy usłyszeć. To jest fajne. To jest chyba ta postawa, o której ty mówisz. Tak, to jest fajne, ale jest też taki ten element, mówię, ja dzisiaj, kiedy o tym mówię, to ja nie mówię tylko o swoich doświadczeniach, ale mówię też, jakby patrząc szerzej na to, tak. Ale że jest dzieją się takie rzeczy, to jest fajne, ale z drugiej strony jest też takie, jest niebezpieczeństwo tej presji, jaka jest taka, że presji, jaka istnieje, wiesz, świat, w którym jest wszystko jest pozytywnie, wszystko jest ładne, ty musisz tylko mówić dobrze, musisz zachęcać, jest później strach przed powiedzeniem prawdy, nawet, wiesz, ja myślę, że ten element też jest i on może być też po obu stronach, ale myślę, że to jest ważne, to co mówisz, zgadzam się absolutnie, że powiedzenie prawdy, czyli kiedy ja mówię dzisiaj o tym, świat mówi o tym, musisz być pozytywny, musisz mówić wszystko jak to tylko ładnie, pięknie. Biblia dla mnie nie mówi nam o tym, czy masz być pozytywny, czy negatywny, mówi, że mamy mówić prawdę w miłości. Tak. Czyli prawda w miłości to znaczy, my staramy się mieć obiektywny obraz rzeczywistości. Dokładnie tak jest. A powiedz mi, czym jest osobiście dla ciebie ojcostwo? Czy tutaj bardzo blisko ojcostwa jest synostwo? Jak mógłbyś trochę powiedzieć o tym, jak to wyglądało w twoim życiu i czym to dzisiaj jest dla ciebie? Wiesz co, dla mnie jest to, było to wyzwaniem i w tym sensie, że dla mnie ojcostwo to jest, ojcostwo, synostwo, ta relacja ojca-syn to jest właśnie organiczne połączenie w relacjach. Myśmy byli w dużej mierze wychowywani w systemach i byliśmy wpisywani do systemów. Rozumiesz, co to znaczy. A więc tutaj się liczy struktura, się liczy metoda, się liczą formy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I my w tym funkcjonujemy i ty się musisz do tego jakby dopasować. Tak. Dla mnie ojcostwo, synostwo polega na tym, że my budujemy połączenia, które są właśnie organiczne. Czyli to, co powiedziałem na początku. Tak. One wynikają z naszej natury królestwa, one wynikają z natury Chrystusa w nas i to jest jak gdyby z definicji. My to mamy, tylko potrzebujemy to pielęgnować i rozwijać. A więc to jest jak gdyby pierwsza rzecz w tym ojcostwie. Druga rzecz to jest uznanie chyba duchowego dziedzictwa. To znaczy uznanie duchowego dziedzictwa, że my jesteśmy wszyscy, że my nie jesteśmy oddzieleni, że my, rozumiesz, że jesteśmy pokolenie za pokoleniem i my potrzebujemy zobaczyć dziedzictwo po to, żeby je móc rozwinąć. I na tym polega ta relacja, właśnie to organiczne połączenie, że my budujemy razem, że my z jednego pokolenia przechodzi na drugie pokolenie i my rozwijamy to dziedzictwo, które już zostało ustanowione, które już mamy, które już jest. Ja na przykład, jedna z takich rzeczy, która mnie tak, znowu to przychodzi ze świata, to jest takie, podejście, takie krytyka starszego pokolenia, starego pokolenia, pokolenia ojców często. Często się, wydaje mi się, za dużo mówi się o tym, że o, nie mieliśmy ojców, nie było ojców, że zawiedli, pokolenie starsze nas zawiodło i tak dalej. I to jest duch świata, ja rozumiem to, ale my to bardzo łatwo nieraz to łapiemy. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że ja się sam nad tym kiedyś zastanawiałem. Ja w swoim życiu, co ja zrobiłem, w jaki sposób, jakie są moje błędy i stwierdzam, że w tym właśnie te elementy takie
jakichś takich idei różnych, które sprawiają, że ja ciągle czegoś mi tam brakuje. Ja zacząłem się zastanawiać na przykład nad tym, jak żyło pokolenie moich ojców czy dziadków. I to, że na przykład ja dzisiaj mówię, że moi rodzice czy dziecko, oni nie okazywali mi takiego, wiesz, takiej miłości, nie brali mnie każdego dnia, obcałowywali na kolanka, nie mnie nie brali. Tak. I co to znaczy, że mnie nie kochali? Ale ja się zastanawiam nad tym, jaką oni mieli historię. Co ich dla nich było najważniejsze w tym momencie, to zabezpieczyć byt, bo oni musieli walczyć tylko o zabezpieczenie bytu. Oni są ludźmi wojny, oni przeszli rzeczy, oni na sentymenty często nie mieli w ogóle czasu ani możliwości. Więc chociażby taki przykład mówi nam o tym, że musimy być bardzo ostrożni w tym osądzaniu, w tym takim osądzaniu pokoleń. Czy pokolenia w tym momencie, w tym mówię o starszym pokoleniu. Ale wiesz, kiedy nawet o tym mówisz, to mi się otwierają tak jakieś moje klapki takie, czy wspomnienia, gdzie ja też czuję, że nieraz używałem takiego argumentu, że no nie miałem ojców, tak, bo byliśmy w jakiejś specyficznej sytuacji, w jakimś momencie historii i wydawać by się mogło, że naokoło nikogo nie ma, że jesteśmy samotni, ale z drugiej strony analizuję to, że jako młody lider, jako młody pastor byłem tak bardzo zbuntowany i niezależny. I muszę to szczerze powiedzieć dzisiaj. No właśnie. Tak bardzo czułem, że Bóg do mnie mówi, że jestem unikatowy, że jestem wyjątkowy. I oczywiście szukałem tych relacji, bardzo potrzebowałem relacji, ale nie zawsze potrafiłem z nich skorzystać. I tutaj ale z drugiej, strony, ale z drugiej strony twoje zachowanie jakoś w pewnym sensie mogło zamykać drogę do tego, żeby to się dokonało. Prawdopodobnie tak. Dzisiaj czuję, że tak mogło być. Ja potrzebowałem przejść jakąś drogę, dojrzeć do tego. Natomiast dzisiaj pracując z młodymi ludźmi i budując tą przestrzeń dla młodych ludzi, zastanawiam się, co robić, jak pomóc innym. Nie wiem, czy tutaj widzisz jakąś taką, porozmawiajmy po prostu chwilę o tym, jak można pomóc młodym ludziom, którzy może czują się podobnie, że gdzieś noszą w sobie jakiś ból, czy jakąś niezależność, taki, czy element buntu nawet, że ja nie chcę się pytać nikogo. To sprowadza się do pewnej ogólnej rzeczy. My musimy umieć, potrzebujemy umieć rozprawić się z jakimś zranieniem, z jakimś bólem, w jakiś sposób oddając to Bogu i nie pozwolić na to, żeby stać się ofiarą. Ofiarą kogo, czy czegoś tam systemu, jakiegoś tam relacji złych, zranionych. To jest walka o to, ale nie ma innego wyjścia, jak tylko przyjść pod krzyż i oddać to Bogu, albo nawet oddawać to Bogu, bo to nieraz jest proces oddawania. Druga rzecz, która jest taka, to ja pamiętam, że był też właśnie taki okres, kiedy ja tak czułem się trochę, nie miałem ojców duchowych, miałem bardzo dobrych rodziców, którzy dbali o mnie i tak dalej, ale nie miałem duchowych rodziców. Moi rodzice byli wierzącymi ludźmi, ale oni nie mieli tej świadomości, że tak naprawdę oni jako biologiczni rodzice, oni są moimi duchowymi rodzicami. A może ja im nie dawałem też do tego przestrzeni, tego, to też tak jak rozmawiamy o tym, nie? Za bardzo, bo ja miałem swoje zdanie na tym. Natomiast wtedy, kiedy ja miałem taki okres zastanawiania się nad tym, to otrzymałem słowo bardzo, to dla mnie to było takie słowo prorocze od Boga z Księgi Psalmów. Tam jest, gdzie powiedziane jest, Bóg powiedział bardzo wyraźnie do mnie to słowo, zamiast swoich ojców będziesz miał swoich synów i ustanowisz ich książętami po całej ziemi. Tak, nawiasem mówiąc, to dzisiaj widzę, że to się wypełnia i fizycznie, i w sensie duchowym, bo mam moje dzieci, niektóre są rozproszone po świecie. To jest niezwykle cenne, że już możesz powiedzieć o takim owocu swojej służby i tego swojego ojcostwa, że jest wielu liderów, wielu pastorów, którzy tak jak synowie są gdzieś tam w różnych miejscach, bo myślę, że to też jest ważne dla takich pastorów, nawet czy liderów jak ja, gdzie buduję jeszcze lokalny kościół i wciąż myślę często o gromadzeniu ludzi niż o przygotowywaniu synów i uwalnianiu ich dalej. To jest czas, w którym ta świadomość musi przychodzić coraz bardziej i bardziej, dlatego że to jest jedyna możliwość, żeby się Królestwo Boże naprawdę rozszerzało. Jeżeli my będziemy uwalniać ludzi i zrezygnujemy z tej mentalności gromadzenia ich,
Tak. I żeby oni przez lata siedzieli w tym samym miejscu i żeby nas słuchali cały czas, jak my im głosimy i mówimy. Ale to przecież jest takie dobre, że my mówimy, to jest takie dobre. Oni słuchają. Absolutnie, to jest takie dobre. Przecież kto może im pomóc bardziej niż my? No dokładnie. Ale oczywiście żartujemy trochę z tego, bo musi przyjść to takie otrzeźwienie, że jesteśmy dla innych, dla królestwa, dla naszego Pana. Ja się wtrącę jeszcze jedną rzecz do tego. Dlatego ja na przykład dzisiaj bardzo mocny nacisk chcę kłaść na to, nawet mówię, myśląc o tym, na uczniostwo bardziej niż na liderstwo, na przywództwo, dlatego że dla mnie prawdziwe przywództwo będzie wynikać z uczniostwa, a nie odwrotnie. Super. A uczniostwo to znaczy siedzieć z kimś, to znaczy siedzieć przy stole, to znaczy gadać, pić kawę, modlić się, pytać, zadawać pytania, odpowiadać na pytania, które ktoś zadaje. To jest uczniostwo, to jest doprowadzenie człowieka do miejsca, gdzie on może usłyszeć Boga dla siebie i wykonywać samodzielnie Bożą wolę. Tak. Absolutnie tak. Ja też potwierdzam to i widzę różnicę, gdzie jest szkolenie z audytorium, a gdzie jest szkolenie ręka w rękę, dokładnie, gdzie idziemy w pewnej podróży bardzo blisko siebie. To prawda, że to jest inna jakość zupełnie, przywództwa. I my musimy to sprowadzić do odpowiednich, do proporcji, rozumiesz? Ja nie mówię, że głoszenie nie jest potrzebne, ja tego absolutnie nie mówię, natomiast proporcje moim zdaniem są często bardzo zachwiane. A powiedz mi jeszcze taką rzecz, bo ten nasz wywiad jest trochę jest to w ramach jakby konferencji Początek, która odbywa się online i w tym roku ta myśl taka główna to jest twarzą w twarz. I jak mógłbyś powiedzieć trochę właśnie z poziomu takiego ojca, dojrzałego lidera, trochę czym jest dla ciebie to twarzą w twarz, czym jest ta intymność, bliskość z Chrystusem? Bliskość z Chrystusem dla mnie była zawsze oparta o pewną duchową dyscyplinę. Znaczy dla mnie duchowa dyscyplina jest sprawą numer jeden. W jaki sposób to wygląda? Wygląda w taki sposób, że ja potrzebuję, staje się moją potrzebą, czas osobisty, sam na sam z Nim. I to zwykle mi najlepiej wychodzi rano. Chciałbym, żeby też jeszcze wychodziło lepiej wieczorem, ale też rano zawsze, zwykle to jest jakby taka stała rzecz. I wtedy jest czas na to, przede wszystkim ta intymna relacja, ona nie jest, to nie jest coś emocjonalnego. My często o intymności myślimy jako o takim uniesieniach emocjonalnych i tak dalej, uczuciach. Natomiast dla mnie jest to cały czas sprawa wiary i są emocje, nieraz są różne, nieraz jest tak, nieraz jest inaczej, ale intymność to jest ten czas, to jest to nasłuchiwanie, wysłuchiwanie, wsłuchiwanie się i słuchanie tego, co Bóg mówi. A więc podstawą tego jest Słowo Boże. Dla mnie zawsze Słowo Boże, rozmyślanie nad Słowem i z taką modlitwą mów do mnie, Boże, bo ja chcę słyszeć. Okay. I teraz czytam Biblię w różny sposób. Czytam ją, żeby ją poznać jako całość. Dlatego, że kiedy poznaję Biblię jako księgę, to wtedy nadaje mi ona pewną perspektywę, szerszą perspektywę. Czytam Biblię rozmyślając, medytując, rozmyślając nad poszczególnymi słowami, wersetami i tak dalej, historiami. I trzeci element to jest studiuję wtedy, kiedy chcę coś przestudiować, to wtedy studiuję Słowo Boże. I zawsze ten element. I z tym jest połączona modlitwa, bo dla mnie modlitwa to jest słuchanie, tak samo jak mówienie. W związku z tym Bóg mówi do mnie, Duch Święty objawia, pokazuje mi jakieś tam rzeczy, słowa, które gdzieś czytam i one pracują, one zaczynają we mnie pracować. To jest ten jeden element. Drugi element to jest też taki, że tak naprawdę to nie jest tylko wydzielony czas ten jeden, dlatego że ja żyję, ja mam taką świadomość, że gdziekolwiek się poruszam, to jest, ja jestem w jego obecności, to znaczy jadę samochodem i tak dalej, to jakby te myśli dotyczą myśli odnoszące się do Niego i tak dalej, one są ciągle, to jest stała już, stała w życiu moim codziennym. Wszystkie rzeczy, które gdzieś przychodzą, jakoś one w naturalny sposób już, aha, nad tym wszystkim jest Pan Bóg, nad tym wszystkim On czuwa, i On jest tym, który mnie prowadzi. A więc to sprawia też, że ja nie potrzebuję
osobiście o siebie za dużo się modlić, w tym sensie nie czuję takiej potrzeby. Ja bardziej jestem wdzięczny, chcę widzieć rzeczy, które on zrobił, które robi w moim życiu i przyjmować po prostu to, że on, tak powiem, z definicji, w cudzysłowie, z definicji on jest tym, który jest po mojej stronie i on chce mi błogosławić. To myślę, że to jest bardzo ważne, co powiedziałeś, na co zwracasz uwagę, że z jednej strony mamy te momenty intymności, szukamy tego medytowania nad Słowem, tej rozmowy z Bogiem, a z drugiej strony On jest cały czas. Jesteśmy cały czas w Jego obecności. Z czego to wynika? Czy to jest, wynika po prostu z Twojego osobistego objawienia, z wiary w Słowo Boże, to, że tak jest? Bo często ludzie gubią się w tym. Myślą, że ta intymność z Bogiem to jest ten szczególny czas, na przykład podczas uwielbienia, gdzie mam te ciareczki i wtedy była Boża obecność, albo kiedy zrobię sobie specjalny nastrój i wtedy jest Bóg obecny i tak dalej. Przede wszystkim powiem tak, że ja się nauczyłem jednej rzeczy, żeby nie utożsamiać mojego samopoczucia z Bożą obecnością. Bo wtedy jest bardzo ciężko. Super. Mamy różne powody tego, żeby być, nasze emocje, uczucia gdzieś są na dole. Jesteśmy nieraz zniechęceni, mamy zły dzień, coś takiego. Te rzeczy się dzieją. A więc nasza wiara jest tym, wiara w Słowo Boże, czyli innymi słowy, to jest zakorzenienie się, oznacza zakorzenienie się Słowa Bożego we mnie. Ono daje mi to poczucie, że Bóg jest ze mną w ciągle. Na podstawie zakorzenionego Słowa Bożego w moim wnętrzu, w moim sercu. Nie mogę Cię nie spytać troszeczkę o taki temat z innej strony. O dzisiejsze czasy. Czy masz jakieś szczególne takie przemyślenia, gdzie czujesz, że Kościół, czy jako wierzący ludzie powinniśmy reagować, odzywać się, wypowiadać, czy po prostu, czy raczej to jest czas, kiedy Kościół powinien milczeć? Co myślisz? Ja myślę, że jeżeli my wierzymy w to, co często mówimy, że odpowiedzią na każdy problem jest Jezus Chrystus, to powinniśmy być uważni, żeby głosić w tym czasie Chrystusa i wskazywać na Niego. Oczywiście nie mamy milczeć, ale potrzebujemy z pokorą, dużą pokorą, ale po prostu świadczyć o Nim, że On jest rozwiązaniem. My bardzo mocno dzisiaj w tych czasach stajemy, jeżeli mówię o zewnętrznym świecie, tak? My stajemy po jednej stronie, po drugiej, rozmawiamy. Dla mnie, my często sami się zachowujemy tak, jakby dla nas na przykład politycy byli rozwiązaniem naszych problemów. To Pan Bóg jest rozwiązaniem naszych problemów. Dlaczego się modlimy o przebudzenie? Dlaczego się modlimy o transformację narodu? Dlatego, że z tego dopiero wynikają rzeczy, sami politycy jedni czy drudzy, po jednej czy drugiej stronie, czy po trzeciej jakiejkolwiek stronie, tak długo, dopóki oni nie są ludźmi Chrystusa tak naprawdę. Oczywiście Pan Bóg się w różny sposób może posługiwać różnymi ludźmi, posługuje się różnymi ludźmi, ale tak naprawdę, jeżeli my chcemy niebo na ziemi, tak, w tym sensie, to potrzebujemy zrozumieć, że to nie oni są odpowiedzią, to Chrystus jest odpowiedzią. I tutaj Kościół potrzebuje takiego dystansu, a z drugiej strony mobilizacji do tego, żeby się stanąć w modlitwie, naprawdę stanąć w modlitwie, wołać do Boga o to, żeby przyszło przebudzenie, ale przebudzenie w sensie przebudzenie Kościoła do miejsca, gdzie będziemy skuteczni, efektywni i w wyniku tego, żeby przyszła transformacja narodu w różnych dziedzinach życia. To jest coś, co ja noszę od lat i w dalszym ciągu wierzę, że to jest możliwe, że Pan Bóg chce to uczynić. Mieliśmy słowa o obietnice Boże. Z drugiej strony te czasy, w których żyjemy, myślę tak, szczególnie teraz, kiedy zaczął się ta kwarantanna w marcu, ja myślę, że to jest Pan Bóg cokolwiek. Czy my uważamy, że Pan Bóg to sprowadził, czy ktoś to sprowadził, czy nie, to jest jedno pewne. Pan Bóg chce to wykorzystać do tego. To jest czas potrząsania i to jest czas potrząsania dla Kościoła. Ja nagrałem takie słowo wtedy w marcu, czy w kwietniu, w którym starałem się pokazać to, co odebrałem, że Pan Bóg się upomina o naszą samodzielność duchową, odpowiada, żebyśmy nasze życie, osobiste życie z Nim mogli zawiesić na Nim i na naszej relacji, żeby nasz rozwój duchowy był zależny od naszej osobistej relacji z Nim. On chce mówić do nas, On chce nas kształtować. Wszystkie inne rzeczy, one mają być pomocą dla nas, ale bazą do tego jest nasze osobiste życie.
A więc to dlatego nas zamkną w naszych domach. I drugi aspekt to jest taki, żeby nasze życie rodzinne miało taki charakter też duchowego, że tak powiem, życia duchowego, a nie żeby to miejsce kościoła jako rodziny, spotkań wspólnych było tym miejscem duchowego życia tylko. Więc myślę, że Pan Bóg się o to upomina teraz w tych czasach, kiedy nam ciągle tak jakby pokazuje, że może się zdarzyć tak, że my nie będziemy się mogli w ogóle spotykać tak, jak się spotykamy, taka możliwość. Co nam zostanie wtedy? Tak, tak. To prawda i wydawałoby się, że na wiosnę coś przeżyliśmy już, a teraz się to jeszcze przesuwa, jeszcze przedłuża, jeszcze dalej, nie wiemy ile. I to jest takie ciekawe, co w tym czasie możemy doświadczyć, przeżyć z Bogiem. Może musimy lekcję odrobić. Jak odrobimy lekcję, to się rzeczy zmienią. Może tak. A słuchaj, jeszcze jakby szanując też to twoje doświadczenie jako przywódcy, jako lidera, chciałem cię spytać o taką rzecz, może z takiego poziomu trudniejszego, gdzie czasami rzadko o tym rozmawiamy, ale o jakiegoś rodzaju porażce, czy błędzie, czy jak to kolokwialnie młodzież mówi, w topie, gdzie po prostu coś się takiego wydarzyło, ale bardziej by mnie interesowało to, jak się z tego wygrzebałeś, jakie znalazłeś drogi wyjścia z takiej sytuacji. No to grubo idziesz, tak. Gruby nie temat. No, co będziemy mówić tylko o sukcesach? No. Grube. Ale to wymaga grubych odpowiedzi też. Dobrze. Ja myślę, że o porażkach to można tak mówić, że cały wywiad nie wystarczy do tego, żeby mówić o trudnościach, porażkach. Ale jaki jest cel tego? Ja sobie zastanawiam nad tym. Myślę, że kiedy ja myślę o tym swoich błędach, porażkach, kryzysach, to po to tak bardzo chciałbym, żeby ludzie, którzy słuchają, czy ludzie, którzy jakby, czy nowe, następne pokolenie, żeby nie musiało robić tego, powielać tego samego, żebyśmy nie musieli, żeby każdy nie musiał zaczynać wszystkiego od początku, tylko jak gdyby wykorzystać nawet błędy do tego, żeby przejść dalej, żeby pójść dalej, nie? Tak naprawdę to z porażki, z kryzysu się nie wygrzebujesz. Wygrzebujesz się z duchowych i emocjonalnych skutków kryzysu i porażki, bo to się stało i się nie odstanie, nie? Tak. Ale ja myślę, że tak, ja później powiem, jak dam przykład może jakiś, natomiast na pewno wymaga to uniżenia się przed Bogiem, to zapytanie siebie, czego Pan Bóg chce mnie nauczyć poprzez ten kryzys, tą porażkę. My mamy tendencję do usprawiedliwiania siebie w czasie różnych tam rzeczy, które się dzieją, kryzysów, porażek, czy w kościele, w relacjach i tak dalej. I wtedy łatwo nam jest, szukamy usprawiedliwienia dla siebie. I natomiast bardzo łatwo wtedy myślimy o innych, osądzamy, oskarżamy, bo to tak jestem, tak się stało, bo ktoś coś. Natomiast wydaje mi się, że pierwsza rzecz to jest to, żeby sobie powiedzieć, czego Ty chcesz mnie, Boże, nauczyć przez tę sytuację. I że Pan Bóg tę sytuację wykorzystuje do tego. Pytanie, jakie ja błędy popełniłem, co w mojej postawie. Wiesz, ja ciągle się z tym spotykam teraz z ludźmi w różnych sytuacjach, jak Pan Bóg mnie jakby postawia też w takich sytuacjach, gdzie muszę ludziom jakby wchodzić w jakieś takie sytuacje i staram się, to jest jakby główna rzecz. I wtedy, kiedy my staniemy i przestaniemy oskarżać, a staniemy w pokorze, żeby posłuchać, to... Przepraszam, bo tu się nie ktoś... To się wytnie. Żeby być gotowym na to, żeby zobaczyć w tym siebie, co ja powinienem był zrobić, albo czego nie zrobiłem, albo jakie wnioski z tego wyciągnę dla siebie z tej sytuacji. A więc to jest uniżenie przed Bogiem. To pozwala też na to, żeby na taką bardziej obiektywną ocenę rzeczywistości. Nie? Potrzebujemy. W związku z tym myślę, że drugą rzeczą jest to, żeby też posłuchać. Wiesz, ja się na przykład jednej rzeczy staram uczyć, żeby posłuchać, co mówią ludzie, nawet ci, którzy są jakimiś moimi przeciwnikami, krytykują mnie, żeby posłuchać, bo może oni coś, w tym jest jakaś prawda, czego ja nie widzę. Ponieważ my wiemy o tym, że są takie dziedziny w naszym życiu, których my siebie nie widzimy. W związku z tym to jest ta postawa, bym powiedział.
My mamy tę tendencję subiektywnej oceny i dlatego to jest jedno. Natomiast chciałbym powiedzieć o jednej rzeczy, która w moim życiu w przeszłości, która zagrała bardzo dużą rolę. Dla mnie generalnie podział w ciele Chrystusa jest porażką. Każdy podział jest porażką, która jest dla mnie bolesna. Ja jej nie uniknąłem, chociaż sprawa jedności od wielu lat była bliska mojemu sercu i jest, nienawidzę podziału. I Kościół zmaga się z różnymi podziałami, podziałem w różnych dziedzinach. Denominacja, teologia, tradycja, tak. Szerzej mówiąc, rasowe różnice bardzo odgrywają w Kościele generalnie bardzo dużą rolę. Mniejszości narodowe, pokolenia również, podział między pokoleniami. Ale dzisiaj, kiedy patrzę na to, to analizując rzeczy, to dla mnie taką jedną główną linią podziału, która sprawia dużo problemów, dużo, to jest ten podział na stare i nowe. Tak. Proszę? Co przez to rozumiesz? Przez to rozumiem, że pojawiają się rzeczy w historii, pojawiają się różne rzeczy, nie? I różne jakieś trendy, różne objawienia. I problem polega na tym, że my to nowe traktujemy jako tak nowe często, że to stare już się nie liczy w ogóle. I mówię, ja mówię teraz o sobie, to nie było tak artykułowane, ale jest jakaś taka forma naszej pewności siebie, że teraz to jest to, co my mamy, że to jest to objawienie. Co to powoduje, że zaczynamy budować swoje własne królestwo na bazie jakiegoś objawienia i uważamy to za nowe, kiedy tak naprawdę w tym momencie my nie mamy niczego nowego, my potrzebujemy odnawiania pewnych rzeczy, które są w nas. Dam przykład, ja którego sam używałem. Przykład, kiedy Jezus mówi na temat starych i nowych bukłaków, starego i nowego wina. Dzisiaj uważam, aczkolwiek mówię, sam to robiłem, dzisiaj uważam, że używanie tego przykładu Jezusa w takiej każdej sytuacji, w różnych sytuacjach jest nadużyciem. Dlatego, że ta główna linia, kiedy Jezus miał na myśli, to on miał na myśli bardzo coś konkretnego. Królestwo Boże i religijność. I on w tym kontekście o tym mówił. I teraz tak, jeżeli my wierzymy, że nowe to jest nowe stworzenie, to znaczy ludzie, którzy wyznają Jezusa Chrystusa, oni są nowym stworzeniem, oni są ludźmi nowymi, mogą różne fazy swojego życia przechodzić, mogą nie być tacy szybcy jak inni w akceptowaniu pewnych rzeczy nowych, ale oni w dalszym ciągu są ciałem Chrystusa. Oni w dalszym ciągu są moimi braćmi i siostrami. I dzisiaj bym powiedział tak, dzisiaj bym więcej uwagi poświęcił temu, żeby z tymi ludźmi być, żeby ich zdobywać w jakiś sposób, niż powiedzieć, jeśli nie myślisz tak jak ja, to ja idę w nowe, a ty jesteś stare. Rozumiesz, na taki jest ten podział. On jest bardzo bolesny i on nie jest tylko między pokoleniami. Ja myślę, że ten podział jest właśnie, to jest szerszy podział, stare i nowe. I to jest miejsce, gdzie diabeł znajduje swoje pole do tego, żeby nas dzielić, a że ogólnie rzecz biorąc, mamy w liście do Efezjan w 4 rozdziale powiedziane, kiedy mowa jest o pięciorakiej służbie, tam jest powiedziane, aż dojdziemy do jedności, wszyscy dojdziemy do jedności wiary, do poznania Syna Bożego, do pełnych wymiarów chrystusowych, czyli dla mnie jest to jednoznaczne z tym, nasza jedność jest znakiem, jakość jedności jest znakiem naszej dojrzałości w Chrystusie. I ja mówię o tym. Linia podziału jest. Gdzie jest ten podział? Jest linia podziału, dlatego że ta linia podziału to jest to, czy jesteś w Chrystusie, czy nie jesteś w Chrystusie. I ciekawą rzeczą jest, że często używamy jednego fragmentu, który jest jeden, w zasadzie na temat tego, że gdzie jest napisane, że podziały muszą być, to jest jeden fragment, w kontekście mnóstwa innych fragmentów, które mówią o potrzebie jedności. I ten jeden fragment często jest usprawiedliwieniem naszych podziałów, które robimy. A więc ja dzisiaj, tak, patrząc na to, znowu mówię, ja nie umiem ocenić dokładnie, obiektywnie tej sytuacji, ale prawdopodobnie moje dzisiaj podejście i moje widzenie tego jest takie, że chciałbym dać więcej szansy na to, żeby zachować jedność, niż na to, żeby te jakieś nowe objawienia, idee, żeby one mnie dzieliły z innymi. Ja mam jedno pytanie tylko do tego, co ty mówisz. No. Czy gdzieś mam w sobie taką myśl, że to wymaga ogromnej dojrzałości? Takie rozumienie, że
że są różne rzeczy, różne służby, różne zrozumienia, a możemy być razem i mogą być te nowe, ekscytujące służby, nowe zrozumienia, bardziej nowoczesne nawet nazwałbym to, ale przecież jest coś niezwykłego, pięknego i głębokiego w tych miejscach, gdzie po prostu ludzie przez lata służą wiernie, są wierni Bogu, nie religijni, ale są wierni Bogu. Może to nie jest ekscytujące, może to nie jest nowoczesne, może to nie ma mediów, świateł i dymów, ale tam są wierni ludzie, którzy kochają Chrystusa. Dokładnie, dokładnie to. Ja chcę to widzieć, ja chcę to dzisiaj dostrzec. Ja nie chcę rozsądzić tych ludzi, czy nie chcę oceniać tych ludzi, może nie sądzić, oceniać tych ludzi na bazie pewnych zewnętrznych rzeczy, wiesz. Ja na przykład, dla mnie też bardzo, bardzo uważam to, boli mnie dzisiaj nadużywanie słowa religia. Dlatego, że my tak naprawdę nie rozumiemy, co to znaczy, natomiast używamy słowo religia w każdym przypadku, w którym ktoś myśli inaczej, robi, postępuje inaczej niż ja. To jest bardzo... I bardzo łatwo używamy to słowo religijny. Ja nie jestem religijny, a on jest religijny. Tak. Często nasza niereligijność jest bardziej religijna niż religijność tamtych ludzi. Tak. No powiem Ci mocne, fajne. Dobrze jest. Ja wiesz, starałem się po prostu słuchać Ciebie, przysłuchiwać się temu, co mówisz, bo to jest bardzo mocne i potrzebne też, myślę, młodemu pokoleniu, abyśmy słuchali takich ludzi jak Ty i gdzieś czerpali z tego doświadczenia. Ja mam nadzieję, że ludzie, którzy będą oglądać to, którzy będą słuchać, oni też będą mieli pragnienie, aby wsłuchać się w te słowa i jakby w Twoje doświadczenie, w to, co mówisz. Bardzo się cieszę, że mogę się podzielić tym właśnie w takiej też formie. Lubię, jak mi się zadaje pytania, to wtedy mogę jakoś mi jest łatwiej odpowiadać niż samemu jakoś tam coś pomyśluję nawet. Także to jest bardzo, bardzo się cieszę i mówię, staram się pokazać to, co jest w moim sercu i na ile to będzie mogło być pomocne i przyczyni się do tego, żebyśmy naprawdę byli bliżej, żebyśmy byli razem i żebyśmy razem mogli wypełniać to nasze powołanie, które mamy. Zdobycie ludzi świata dla Chrystusa, ludzi w świecie dla Chrystusa i dla Królestwa, to będę z tego powodu bardzo szczęśliwy i będę wdzięczny Bogu, kiedy to przyniesie owoc dobry. Super. Kochani, wszyscy, którzy nas oglądaliście, którzy będziecie oglądać ten materiał, ten wywiad, po prostu mam nadzieję, że będziecie czerpać z tej mądrości, z tego doświadczenia, z serca, które mogliście słyszeć. I w takim razie dziękuję Tobie, Wiesławie. Ja również dziękuję błogosławię bardzo. Błogosławię Twoją służbę, wszystko, co robisz dla młodego pokolenia liderów, dla młodych pastorów, dla kościołów, które gdzieś tam się rozwijają. I bardzo Ci dziękuję za ten czas. Dziękuję również, błogosławię Ciebie i wszystkich tych, którzy będą oglądać. Dziękujemy, że byliście razem z nami. Jeżeli chcesz wesprzeć to, co robimy, na ekranie pojawi się teraz numer konta oraz kod QR, który przekieruje Cię do szybkich płatności. Śledźcie naszego Facebooka, Spotify'a, YouTube'a, Instagrama i do zobaczenia.